Witajcie moi drodzy w Dr. Cringe News. Mamy dzisiaj 15 lipca, sobotę, no i przygotowałem dla was subiektywny ranking newsów, najważniejszych newsów dnia dzisiejszego. Moim zdaniem dlatego jest to subiektywny ranking. Po pierwsze moi kochani, mamy tajemniczą śmierć rekina warszawskiej reprywatyzacji. Druga informacja, no to będą rosyjscy sportowcy i ich udział w międzynarodowych zawodach. Trzecia informacja to z kolei tajemnicze, może nie tajemnicze, ruchy wojsk grupy Wagnera. No i czwarta informacja, moi kochani, no to będzie krótki raport z frontu i tego, co się dzieje w okolicy Bachmutu. Także zapraszam serdecznie. Pamiętajcie o tym, aby zasubskrybować kanał i koniecznie oglądajcie do końca, bo czeka na was mnóstwo ciekawych informacji. No to zaczynamy od jedynki, czyli tajemniczej śmierci właśnie rekina warszawskiej reprywatyzacji. O kim mowa? Mowa o Robercie Nowaczyku, czyli panie mecenasie, który bardzo dużo miał do powiedzenia na temat warszawskiej reprywatyzacji. Pan mecenas był zamieszany w przynajmniej 15 spraw dotyczących dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. No i został zatrzymany po tym, kiedy w 2012 roku wręczył korzyść majątkową, czyli po prostu łapówę urzędnikowi z ratusza warszawskiego, czyli Jakubowi R. R, bo również pan jest oskarżony, jest jednym z tych, którzy będą teraz zasiadali na ławie oskarżonych, ponieważ pod koniec 2017 roku pan Nowaczyk został aresztowany, a w 2018 roku w sierpniu został wypuszczony. Następnie na jesieni 2018 roku do sądu trafił akt oskarżenia i właśnie pośród tych osób, które były oskarżane, znalazł się pan mecenas wraz z 8 innymi osobami. No tutaj ta reprywatyzacja dzika, o której mówimy, czyli ta łapówa, którą przekazał Jakubowi R., wynosiła 2,5 miliona złotych, no i była udziałem w nieruchomości w Kościelisku w zamian za przychylną decyzję ratusza w sprawie reprywatyzacji Chmielnej 70. No i tutaj pan Nowaczyk na pewno kupę kasy zarobił, tak samo jak zarobił na pozostałych swoich dziwnych interesach, bo wiemy, że brał udział w 46 postępowaniach, które miały na celu wyciągnięcie pieniędzy od miasta właśnie za reprywatyzację. Wiemy, że wyciągnął z kasy miasta, z kasy Warszawy ponad 119 milionów złotych, z czego 70 milionów złotych została przyznana jego bliskim znajomym, rodzinie. No więc wszystko rozeszło się, że tak powiem, po kościach. No może nie po kościach, rozeszło się po znajomych i po rodzinie. To nie po kościach. W sensie nie rozeszło się po kościach, bo potem został aresztowany, więc całkowicie się nie rozeszło po kościach. W każdym razie pan Nowaczyk w czwartek rano zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach. Prokuratura od razu z biegu nadała tą sprawę, ponieważ no tutaj jest jasne podejrzenie, że ktoś tam mógł za tym stać, ktoś mógł maczać palce w śmierci pana mecenasa, no bo tutaj media trochę milczą na ten temat, ale pan mecenas niebawem miał się wypowiadać, spowiadać przed sądem. Miał zeznawać właśnie w tej sprawie, no i miał wszystko wyśpiewać. Tutaj mogła być jakaś wyższa siła zaangażowana w jego śmierć, po prostu ktoś mu pomógł się zabić, no ktoś mu pomógł zginąć, ktoś mu pomógł po prostu, bo jest to mało prawdopodobne, by zdrowy 55-letni mężczyzna nie wstał nagle, bo po prostu zmarł. Także prokuratura, tutaj nie było żadnego wniosku ze strony rodziny. Tutaj prokuratura sama wykazała się tą inicjatywą i poprowadzi właśnie śledztwo mające, po prostu mające wykluczyć udział osób trzecich w tym właśnie zajściu. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. No tak jak już wiecie, 70 milionów dla samej rodziny, no to ten pan Nowaczyk był grubo umoczonym człowiekiem, miał wiele za uszami, no i tutaj na pewno jakby coś powiedział w sądzie, mogło to dotknąć kogoś nad nim, bo ja nie wierzę, moi drodzy, że Mosakowski, Jakub R. czy pan Nowaczyk to są osoby, które tam zarządzają całym tym interesem dzikiej reprywatyzacji. Tam ktoś na górze macza w tym palce i ktoś na górze na pewno pociągnął pana Nowaczyka do odpowiedzialności za słowa, których jeszcze nie powiedział, ale miał zamiar powiedzieć i być może chciał pogrążyć właśnie tych grubasów z samej góry. No bo to jest taki proces, to są takie miliony, że tu naprawdę potrzebne są wielkie możliwości i środki, aby takie właśnie rzeczy realizować. To było wszystko realizowane, no ale się posypało. Po 20 latach dzikiej reprywatyzacji zaczynają być wyciągane konsekwencje, a ci, którzy to zaczynali, którzy za tym stoją, po prostu się zaczynają bać. Moi drodzy, druga sprawa, no to są Rosjanie, no i ich udział w zawodach po prostu sportowych. Rosjanie dostają generalnie zakazy brania udziału w większości zawodów sportowych. Jest teraz taki na przykład wymóg, że muszą udowodnić, że nie są powiązani z wojskiem, ze służbami. No i tutaj część federacji sportowych, na przykład
przykład wymaga od Rosjan, aby wprost oświadczyli, że są przeciwni operacji wojskowej na Ukrainie. No i tutaj Federacja Rosyjska oczywiście odpowiedziała, że nawet jeżeli będą dopuszczeni, ale będą musieli powiedzieć, że są przeciwni operacji wojskowej, to za Chiny tam nie wystąpią. No właśnie, za Chiny, może w Chinach wystąpią, na jakichś igrzyskach albo na czymś, co będzie tam organizowane. Ale na pewno nie na tych federacjach, które będą zmuszały Rosjan do mówienia prawdy, czyli do po prostu obnażania tego, co robią Rosjanie, czyli ludobójstwo na Ukrainie. I drodzy, no to lecimy z trójeczką, czyli ruchy wojsk grupy Wagnera. Jak się dowiedzieliśmy ze źródeł z Białorusi, czyli z tych niezależnych mediów, które tam jeszcze funkcjonują, właśnie 14 lipca, czyli wczoraj, zostali przysłani z Afryki instruktorzy z grupy Wagnera, aby szkolić obronę terytorialną Białorusi. W miejscowości Osipowicza, tak dokładniej pod miejscowością Osipowicze, w małej wiosce Cel, tam według zdjęć satelitarnych powstał poligon, na którym właśnie Białorusini są szkoleni przez Wagnerowców. No i tutaj to jest też bardzo istotne, ponieważ tam przybyła teraz kadra dowódcza. Ci instruktorzy to jest kadra dowódcza i według Instytutu Studiów nad Wojną, czy Wagnerowcy przybyli nad Białoruś właśnie pod miejscowość Osipowicze, ponieważ kadra dowódcza ma tam przygotowywać infrastrukturę do rozbudowy bazy Wagnerowców na Białorusi. Mają cały kompleks mieć przygotowany, w którym będą szkolili Białorusinów i przygotowywali się do bliżej nieokreślonych akcji, chociażby takich, jak tutaj wiele razy Wam mówiłem, co jest wielkim zagrożeniem dla Polski. Wśród grup nielegalnych imigrantów, których Białoruś i Rosja wysyłają na naszą granicę w efekcie wojny hybrydowej, która jest wymierzona przeciwko naszemu państwu, mogą się przedzierać pod płaszczykiem tej nielegalnej imigracji właśnie Wagnerowcy do naszego kraju, mogą tworzyć jakieś grupy dywersyjne, które będą robiły niezły bałagan w Polsce, więc musimy na to uważać, ale nasze służby na pewno o tym dobrze wiedzą. No więc moi kochani, ostatnia rzecz, no to będzie Bachmut. To, co się dzieje pod Bachmutem, jest bardzo istotne, bo tam na ten moment i z jednej i z drugiej strony w okolicy Bachmutu są związane bardzo duże siły. Myślę, że to jest co najmniej po 40-50 tysięcy żołnierzy z każdej strony frontu i te grupy w większości nie są używane do walki. Tam moim zdaniem Ukraińcy po prostu wysłali tak duże oddziały, które mogłyby w każdej chwili tak naprawdę zdobyć Bachmut, ale oni tam są po to, by Rosjanie również rozlokowali w tamtym miejscu tak duże siły, aby mogli je związać w tym miejscu, odciągnąć od innych miejsc frontu. No i właśnie to się dzieje. A co do samego Bachmutu, no to posłuchajcie teraz. No więc tak, pod Bachmutem, pod miejscowością Berchiwka, Rosjanie przeprowadzili silny kontratak, który wypchnął Ukraińców, no tutaj pod podstawy zbiornika wodnego, więc tutaj naprawdę Rosjanie mocno zaangażowali siły, tak samo pod Kliszczyiwką. Tam również miały następować mocne ataki, zarówno ataki i kontrataki sił rosyjskich. Tam jest bardzo ciężka sytuacja, ale Rosjanie walczą o te miejscowości, bo te miejscowości są tak naprawdę wzgórzami nad Bachmutem. One okalają Bachmut i sprawiają, że zajęcie ich po prostu spowoduje okrążenie Bachmutu, stąd tak potężne walki. Wypychanie nawzajem jednostek ukraińskich przez rosyjskie i vice versa następuje właśnie po to, ponieważ te punkty są tak istotne, że po prostu bez nich zdobycie Bachmutu jest praktycznie niemożliwe. Ale wiemy, że Ukraińcy na tyle mocno się tam okopują na tamtych właśnie flankach, że mają powoli już pełną kontrolę nad powietrzem, nad Bachmutem, więc mogą śmiało ostrzeliwać jednostki rosyjskie. Moi drodzy, to nie wszystko. Ponieważ nad Kupiańskiem wiemy, że od dłuższego czasu koncentrują się jednostki rosyjskie. Wielu rosyjskich propagandystów twierdzi, że tam niebawem dojdzie do przełamania frontu, ponieważ tam się zebrało również około 50 tysięcy żołnierzy, około 400 czołgów, około 350 wyrzutni artyleryjskich. Jest tam też dodatkowo około 140-120 wyrzutni rakietowych. Tamte siły to jest ogromna potęga, nawet nie wiem, czy nie większa niż ta, co jest pod Bachmutem, ale na ten moment jedyne, co zostało przerwane, to na pewno kilka banderoli wódeczki, którą Rosjanie tam na pewno spożywają, ponieważ nic więcej tam się nie dzieje. Okolice Kupiańska jest wielkie zagrożenie, na pewno może to spowodować ściągnięcie odwodów właśnie ukraińskich, aby tam zabezpieczyć ten północny odcinek, bo to jest naprawdę wielkie niebezpieczeństwo, ta potęga armii rosyjskiej, która się tam obecnie znajduje. Moi kochani, na koniec Wam przypomnę, koniecznie musicie polubić ten film i dodać komentarz, jak się Wam nie podobał film, napiszcie, że Wam się nie podobał. Jak Wam się podobał, to również proszę o takie słowa lub co mogę zmienić, bardzo się przyda. Dawajcie mi koniecznie znać. Dziękuję zatem Wam za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Pozdrawiam serdecznie, miłego weekendu Wam życzę.